Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Jestem w hodowli Tomasza Dąbrowskiego, oddział 04 Piaseczno. Postać Tomasza nie muszę chyba prezentować. Dwa ostatnie lata, tytuł uzyskany, to jest właśnie tytuł przez dwa lata, tytuł supermistrza. No jeżeli chodzi o ptaki, które w tej hodowli się znajdują, to co ja powiedziałem na poprzednim materiale, bezpośrednio zostały zakupione tu gołębie olimpijskie, bezpośrednio dzieci olimpijczyków, bezpośrednio są rodzice najlepszych gołębi w Polsce, ojcowie bądź matki. Tomasz jest to osoba, która przede wszystkim po takich krótkich szczebelkach wchodzi cały czas do góry. Wydaje mi się, że to będzie działało na jego korzyść, gdyż 3-4 lata to jest taka praca przy gołębiach bardzo ciężka i to daje ten swój efekt w rezultacie, czyli ten tytuł właśnie tego supermistrza, który go uzyskał. I współpracować z taką osobą daje nam to możliwość tak naprawdę działania z takimi najlepszymi graczami w Polsce, bo Tomasz jest postacią dla mnie, która tak naprawdę zobaczycie ją w 2020 roku na tytule już takim bardzo wysokim. Życzyłbym sobie. Ale jak to będzie, więc zobaczymy. Ale na pewno mi się wydaje, że tutaj jeżeli będzie ta ciężka praca wkładana, a materiał jest bardzo wysoki, to nam pozwoli nam naprawdę to wszystko osiągnąć. Od Tomasza gołębie, które były na poprzedniej aukcji, cieszyły się zainteresowaniem bardzo ogromnym. A hodowcy... tu ci przerwę, bo z aukcji, która była w kwietniu, z tych gołębi moich, gołębi młodych, które było, trafił dwa gołąbki do hodowcy, bo powiadomiłem tego hodowcę. Samiczka, która jest pierwszą samiczką w oddziale w kategorii A, pierwszą w B i pierwszą w D. Zgłosiłem ją też do jako gołąb średniodystansowy w Polsce, do gazetki hodowcy. Z takim wynikiem, jakim ona by miała, by była czwarta w Polsce, no trafiło dziecko takiego gołębia do hodowcy, który wie, że u mnie taka samiczka wylatała taki wynik. Zakupił ten hodowca dwa gołąbki. Ja mu powiadomiłem, że ta samiczka jako dwuletnia zrobiła taki super wynik, bo myślę, że warto z takimi gołębiami zwrócić na nie uwagę i popracować. A gołąb wybitnie leciał, bardzo czołową. Lubi się ścigać, wygrywa loty, bo jedynki ma, no ale też staram się na aukcję szykować, mimo że z gołębi lotowych, wtedy to była aukcja, czy z rozpłodowych, bo teraz są gołębie moje najlepsze rozpłodowe pod tą aukcję. Myślę, że hodowcy każdemu, który zechce kupić, wniosą coś do hodowli i zostawią coś dobrego u niego na hodowli. Ja o Tomaszu chyba nic więcej nie muszę powiedzieć, bo aukcja, którą robiliśmy pierwszą, super ptaki zostały przez hodowców odebrane. Bardzo licznie hodowcy licytowali te gołębie. Kolejna aukcja, identycznie to samo. Ale hodowcy to nie jest nic za darmo, bo kupując tak naprawdę dzieci bezpośrednio najwybitniejszych gołębi polskich, a pokazując to, że te gołębie są naprawdę czegoś warte, czyli po prostu, że lecą w oddziale piaseczno, bo nie oszukujmy, wygrać w oddziale piaseczno przy konkurencji bardzo ostrej, mocnej, bo to jest jeden z najmocniejszych oddziałów nawet na okręg Warszawy. Znaczy, my mamy bardzo skupionych, dużo hodowców, którzy mieli tytuły mistrza okręgu i w Polsce wysoko w jednym oddziale, więc tak naprawdę jednego roku udaje się jednemu polatać drugiemu, no mi przez ostatnie 3 lata udaje się. No, to też ciężka praca materiałem, bo to samo się nic nie zrobi, że jeżeli będzie super materiał, myślę, że dużo krótsza jest droga do osiągnięcia tego wyniku, który mnie na obecną chwilę cieszy, wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale czasem są takie loty, że coś nie idzie, ale się nie poddaje i się cieszy z tego, co się udaje w każdym sezonie wylatać. Te gołębie, które trafią od Tomasza, na aukcji będzie ich niewiele, bo tylko 8 sztuk, ale będą to gołębie wywodzące się tak naprawdę z jego takich gołębi najważniejszych, jakie w hodowli ma, i będą to gołębie zimbredowane. Pamiętajcie to, że to są gołębie. W przypadku hodowców, każdego jednego hodowcy w Polsce, imbredy potrzebne do rozpłodu, bo kupując gołębie w krzyżówce, to tak jak to jeden hodowca powiedział, to jest tak, jakbyście sparowali za przeproszeniem kota z psem i wyjdzie wam coś z tego może połączenia, ale sparować psa z psem, wyjdzie wam pies naprawdę fajny i to jest właśnie takie porównanie, ale uwierzcie hodowcy, kupując imbredy, zyskacie na swojej hodowli o wiele więcej, bo potem w tych gołębiach możecie robić linię całą swoją do hodowli, a w krzyżówkach no już nie do końca, tak? Tym bardziej, że tam będzie półsiostra pierwszego asa Polski, dziecko brązowego medalisty. Bezpośrednio wnuki Dakara, imbredowane. Mało, myślę, że w takim połączeniu, jakie zrobiliśmy, bo córka Karin Dakar połączeniu na syna Karin Dakar, podwójny wnuk Dakara oraz podwójny wnuk Karin. Myślę, że sam chyba pan Wojtek Handerek może taką
krzyżówkę zrobić. No my tutaj wystawiamy takiego jednego gołąbka z połączenia dwoje dzieci. No i oczywiście główna linia gołębi Della to Tadeusza Zobela. Jest także wnuczek Messiego, a tak zarazem wnuczek Messiego to jest współbrat 13. asa Polski w kategorii D. Będzie półrodzeństwo tak, pierwszego asa Polski w kategorii olimpijskiej. Dziecko brązowego medalisty. To, co więc... Tomasz opowiada, to jest jedno, bo faktycznie to są gołębi olimpijskie, gołębi, które wygrywają na skalę Polski. Ale pamiętajcie jedno, to jest jedno, ale przede wszystkim musicie pamiętać, że są to gołębie, to jest, co ja powiedziałem wcześniej, imbredowane. I to nie jest tak, że te gołębie ktoś sobie gdzieś tam z gołębnika znalazł, a bo dam to na aukcję, a to dam, żeby sprzedać. Nie, nie, nie. Te gołębie tak naprawdę znajdują się... Dokładnie, te gołębie znajdują się na aukcji tylko i wyłącznie z tego względu, że Tomasz jest też taką osobą, która patrzy na przyszłość. Patrzy na przyszłość w taki sposób, żeby coś przygotować hodowcy do hodowli, do lotów, do hodowli jako do rozpodu i też patrzy pod kątem własnej hodowli, więc to jest hodowca na miarę takiego hodowcy XXI wieku. Podchodzi do tego bardzo rzetelnie i bardzo rzetelnie też traktuje te gołębie tak, żeby coś one uzyskały za fajne wyniki. A wydaje mi się, że takim poziomem, liczę w tym 2020 roku, że stanie na podium na Mistrzostwa Polski. Takie moje tylko marzenie. Byłoby takie moje marzenie, żeby moim tak samo, ale to wiadomo, co życie przyniesie, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Nawet jak gdzieś tam będzie słabszy sezon, ważne, żeby gołębie chciały lecieć, coś ugrywały. Ja wkładam naprawdę dużo serca, dużo, można powiedzieć, życia wkładam w to, bo to inaczej nie można powiedzieć. Ale słuchaj, no spokojnie. Teraz z takimi tabletkami, jak dostajesz z COVID diagnostyki, to na pewno takie tabletki wspomogą go. Ja tu myślę, że materiał musi być pierwsza klasa, gołębnik i dużo pracy. Bez tego to chyba no nic, nie wierzę w cud środki. Bardziej wierzę w wybitne gołębie, w ciężką pracę. Ale tabletkę na początku sezonu weźmiesz. Myślę, że ta tabletkę uspokajającą, żeby zobaczyć, co sezon przyszły przyniesie, ale na spokojnie robię to konsekwentnie, co robiłem. Dokładnie. Czas pokaże, co z tego materiału jeszcze się uda wyżej podnieść, a myślę, że materiał jest pierwsza klasa. Przejdziemy już do prezentacji, a tam o każdym gołębiu na pewno coś się dowiecie i o rodzicach, bo to jest też bardzo istotne, więc zapraszam, abym przechodził już do prezentacji. Przejdę teraz do prezentacji gołębi. Pierwszym gołąbkiem, którego chcę zaprezentować, jest to gołąb o numerze 9761. Na obrączce z Mińska Mazowieckiego. Jest to, myślę, że jeden z jedynych imbredów, które możemy stworzyć dzięki połączeniu córki Dakar i Karin razy syn Dakar i Karin. Jest to połączenie stworzone przeze mnie i Grzegorza Skoniecznego, podwójny imbred Dakar oraz Karin, dwóch wybitnych gołębi na lotach maratońskich. Wyszedł samczyk, jest identyczny, można powiedzieć, jak Dakar, ponieważ jest niebieski. Matka i ojciec tego gołąbka jest niebieski psty. Pokażę, może ojca mam u siebie w gołębniku, samiczka jest u Grzegorza Skonecznego. Mhm. A Tomasz, bym mógł powiedzieć, a skąd pomysł na takie połączenie? Bo to jest bardzo istotne. Skąd pomysł? No najważniejsze jest chyba kumulacja tych najlepszych genów tych gołębi. Myślę, że do popracowania, do połączenia, no my mamy możliwość wymieniania się tych między sobą najlepszymi gołębiami. Wpadliśmy na właśnie pomysł połączenia tych najlepszych gołębi, zrobienia podwójnego imbredu Dakar i Karin, a myślę, że to będzie super połączenie i jednego przeznaczamy na aukcję. Tak naprawdę wrócimy pewnie do połączeń jeszcze takich. Wyszedł jeden, jednego dajemy na aukcję. Przedstawiam teraz ojca tego samczyka, który był na aukcji. Jest to gołąb po numerze 18. To jest syn Dakar i Karin. Srebro połączone na złoto. Dakar drugi wynik w historii FCI. Jest to prawnuczek Eurodiamonda. No Eurodiamond pierwszy wynik w historii w maratonie. No, dwa wybitne gołębie. Mało tego, no samczyk jest 18, samiczka 11 u Grzegorza Skonecznego. Z takim połączeniu podwójny imbred, myślę, że w Polsce my jesteśmy w stanie zrobić takie połączenie. No i chyba sam Wojciech Heinderek, ale to jest najlepsza krew gołębi, myślę, że w Polsce i na świecie, bo to są gołębie w historii FCI z takim wynikiem. Drugim gołębiem, jakiego chcę zaprezentować, jest to gołąb po numerze 5566, numer nieprzypadkowy. Gołąb też na długi dystans, wyjątkowy gołąb, bo to jest dziecko brązowego medalisty oraz siostry srebrnej medalistki Karin w maratonie. Gołąb super, super pochodzeniem na długie loty, ponieważ ojciec tej samiczki był
drugim asem w Czechach w maratonie oraz był także czołowym lotnikiem w skali kraju w kategorii C. No u nas matka była pełną siostrą srebrnej medalistki Karin u Wojciecha Heinderka. No przepiękna, prawdopodobnie może być to samiczka. Naprawdę polecam. To są gołębie, które myślę, że na trudne pogody, na trudne warunki, mimo wszystko ten ojciec jego, ten gołąb od Jochmana Zdenka miał ponad 40 konkursów, z czego konkursy nawet brane do kategorii maraton były z kilometraża 1000, jak i 700 km, więc gołębie uniwersalne, twarde gołębie, myślę, że połączenie bajki. Tu mamy brązowego medalistę ze Spartakiadzi w Trencinie, Jochmana Zdenka. Jest to, no myślę, że moja perełka zawodowa w tym roku. Bardzo dużo, dużo sobie gołębi zostawiłem nawet do dalszego kojarzenia, ponieważ no przepiękne, daje młode, tak jak widzieliście tą samiczkę, którą pokazuję. No jest to brązowy medalista z Trencina, a także on był czołowym lotnikiem także w kategorii C, bo nie pamiętam dokładnie, ale chyba był też szóstym asem Czech w kategorii C, więc rewelacja. Połączony właśnie był na siostrę Karin, którą zaraz tutaj zaprezentuję. Tu mamy matkę tej samiczki z połączenia brązowy medalista na siostra srebrnej, siostra Karin o numerze 61, zakupiona na portalu belgijskim. Super samiczka, która naprawdę dzieci już z tego połączenia Czech na Jochmana Zdenka, na jakby rodzeństwo, które idzie do ciebie na aukcję, super się pokazuje. Bardzo, bardzo pstre samiczki, samiczka, tak jak Dakar, to moje dziecko Dakar i Karin też jest gołąbek pstry. Samiczka jest, no bardzo, bardzo, bardzo nerwowe są te gołębie, ale połączenie myślę, że nas strach się bać, bo dzieci są, zobaczymy jak będzie dalej, ale wiąże naprawdę duże nadzieje z tymi gołębiami. Trzecim gołąbkiem, jakiego chcę zaprezentować, jest to gołąbek o numerze 5562, niebieski. Jest to imbret na taką 409 samiczkę ze starej linii Tornado Tadeusza Zobela, takiej wybitnej samiczki lotowej i rozpłodowej. To jest pełny brat gołąbka, który usiadł w locie okręgowym. Pierwszy z gołębi typowanych u mnie na gołębniku. To jest pełny brat tego gołębia. To jest imbret tej 409, takiej lotniczki, która była w kategorii B na wystawie w Sosnowcu. No ja bardzo, bardzo szanuję te gołębie Tadeusza Zobela, bo one mi już tyle radości sprawiły, mimo że to są u pana Tadeusza wprowadzone w pokrewieństwie, u mnie to samo się sprawdza. Pełnego brata gołębia, który siadł pierwszy jako z typowanych i dał mi ten drugi wynik w okręgu z lotu okręgowego na młode, mimo że ja nie jestem jakimś tam fachowcem od gołębi młodych, bo to nie jest mój priorytet w hodowli, ale myślę, że warto takiego gołąbka nabyć. Nie dość, że to jest imbret, to widać, że pełne rodzeństwo też fajnie lata u mnie na gołębi. Gołąbkiem, jakiego chcę przedstawić, jest to gołąb po numerze 5569. Jest to imbret na tą wybitną lotową samicę Tadeusza Zobela 12169. Jest to wnuczka 12169 oraz prawnuczka 12169. Matka tego gołębia jest to półsiostra 424 Michała Trójczaka, samica, która była siódma w Polsce w kategorii B, a ojciec jest no, to czysty delat, już starszy gołąbek wiekowy, który już u mnie dał takiego samczyka 721, bardzo czołowych konkursów. Super gołębie, od 100 do można powiedzieć 800 km, bo babcia to był taki gołąb wybitny, który miał 62 konkursy w 5 lat. W jednym roku miała 15 konkursów na poziomie koeficjentu 200, więc samą ilość konkursów do jakości konkursów, no to było porażające. Myślę, że to są jeszcze te stare, bo ogólnie większość tych gołębi, których tu posiadam, praktycznie w każdym gołębiu wybitnym płynie krew babci. I to chyba będzie samczyk zimbredowany właśnie na babcie.
oraz jest to linia, jeszcze można nadmienić, linia świętej pamięci Wojtka Oleszuka Seiferta, takiego wybitnego gołębia, który wygrywał w każdej kategorii i z 1000 i z średnim dystansie. Co roku był brany do kategorii, robił po 10-12 po kompletę konkursów. Myślę, że gołąb naprawdę bardzo fajny. Pokazuję teraz matkę gołąbka tego 69. To jest półsiostra 424 siódmego asa polskiego oraz wnuczka 12169. Jest to wnuczka Seiferta. No, udało mi się jeszcze tego gołąbka odkupić od Grześka Skoniecznego. Z tego względu, że 424 była jednym z wybitniejszych gołębi u Michała Trójczaka. A u mnie gołębie z babci bardzo fajnie się pokazują, więc odkupiłem tą samiczkę do dalszego połączenia. Stąd te imbredy też stworzone pod aukcję, specjalnie tutaj na Wiktora prośbę. Bo naprawdę w każdym gołębiu u mnie już staram się, żeby gdzieś tam dalej ta krew babci płynęła. Tu jest jeszcze jeden ze starszych gołąbków, ale to jest syn babci z 9 roku, przepiękny gołąb. On mi już dużo gołębi dał w gołębniku lotowym. Właśnie to jest ojciec tego samczyka. No to są ciemne, te słynne ciemne delaty, które Tadeusz Zobel miał od Heinza Barsza i Horsta Czartkowskiego. No, jest to gołąb starszy gołąbek, ale na razie mam wszystkie gołąbki płodne. No przepiękny gołąb, bardzo żywotne są te gołębie. I z tych starych, słynnych delatów myślę, że połączenie, bo ta 424 jest wnuczką innego syna babci, którego ja też mam brata, ale będzie też gołąbek też z drugiego syna babci, ponieważ no, u mnie 12169 płynie w każdym praktycznie wybitnym gołębiu, więc przekazuję też takie mutki i na aukcję, żeby ktoś mógł sobie nabyć. Piątym gołąbkiem jest to gołąb o numerze 5574. Jest to półbrat 13 asa Polski w kategorii D. Jest to wnuczek Messiego, syn mojego super rozpłodowca, którego zakupiłem od Michała Trójczaka. Syn Messiego połączony na córkę olimpijczyka Grzegorza Lazara. W tym gołębiu płynie krew, znaczy linia 7 medalistów olimpiad. Gołąb o numerze 1653, ten od Waldka Piszczały syn Messiego, dał 13 asa Polski w D. Mało tego, był to gołąb, który dał takich dwóch lotników 943, 944. Jeden z nich był piątym gołębiem, można było go wziąć do kategorii A, ale były cztery wzięte, on był taki, można powiedzieć, rezerwowy. Super gołąb, który lata już, ten 943 albo 944, już nie pamiętam, bo to było dwóch gniazdków. Latały już od roczniaka. Z tego, co rozmawiałem z panem Waldkiem Piszczałą, z tego Messiego, z takiego połączenia właśnie gołębi już na roczniaki bardzo fajnie latają, maratony robią. No tu jest linia 7 złotych medalistów. Bardzo dużo mam z tego gołąbka od pana Waldka, odkupionego od Michała Trójczaka gołąbków i też przeznaczam taką perełkę, myślę, że na aukcję do Wiktora. No, tu jest, myślę, że kolejna perełka, gołąb po numerze 5572. Jest to półbrat pierwszego asa Polski Michała Trójczaka, 5118. Ojciec pierwszego asa Polski był połączony na pełną siostrę olimpijczyka braci Zborowskich, srebrnego medalisty oraz trzeciego gołębia w Polsce w kategorii B. Tego pełnego brata widziałem, zalicytowali panowie Musik z Mysłowic. Ja mam pełną siostrę tego gołębka zakupionego przez Grześka Skoniecznego po lotach, jak bracia Zborowscy mieli mistrza Polski. No to Grzegorz nabył taką samiczkę po lotach gołębi młodych. Ta samiczka u mnie dała w tym roku najlepszą samiczkę taką w kategorii A. No niestety trochę szczęścia zbrakło, żeby ją wrzucić w 50, no ale teoretycznie wszystkiego przewidzieć nie można. No i połączenie ojciec pierwszego asa Polski, u mnie samiczka, która jest w tym roku najlepiej latająca w A. Będzie to chyba samiczka. Gołąb późniejszy, ale gołąb naprawdę lubiących, myślę, że się ścigać na tych krótkich dystansach.
połączenie najlepszych genów, bo ojciec pierwszego asa Polski jest to wnuk też czterech asów, Tadeusza Zobela, które zdobyły mistrza Polski, olimpijki, siostry olimpijki 604-605 była rezerwową na olimpiadę w kategorii A, więc gołębie naprawdę bardzo szybko. Zaprezentuję tutaj samiczkę 8961, to jest matka tej samiczki, pełna siostra olimpijczyka, srebrnego medalista braci Zborowskich oraz tego trzeciego asa w Polski w kategorii B, piątego asa w Brnie. No samiczka, dosyć drobna samiczka, ale już sporo dzieci po niej mam. Tak jak mówię, ona była odkupiona, jak bracia Zborowscy mieli mistrza Polski w 13 roku po gołębiach z gołębnik. Ona była lotowana u braci Zborowskich w połączeniu tej złotej pary u braci Zborowskich przez Grzegorza Skoniecznego. Ja tą samiczkę odkupiłem od Grześka, no i służy teraz u mnie. Myślę, że jeszcze posłuży fajnie, bo jej córka już jako roczna najlepsza samiczka w A kategorii. No pech tak chciał, że jak na poprzednim filmie wspominałem u ciebie, ona się nie spierzyła i ja ją z 50 po prostu wyrzuciłem, bo ona się nie chciała w pierwszym roku sparzyć w ogóle i dała tą mutkę, ta mutka się nie spierzyła, została na dwóch czy trzech lotkach, stąd moja decyzja, że wycofałem ją z 50. No może to był błąd, może nie, no staram się zawsze w tą 50 takie najmocniejsze gołębie wkładać, ale dużo pociechy już mi ta samiczka, można powiedzieć, przyniosła. Dokładnie. Jest tutaj gołąbek o numerze 7125, to jest ojciec tej samiczki, co powiedziałem, to jest ojciec pierwszego asa Polski z dwóch lat w kategorii olimpijskiej Michała Trójczaka, 51-18. Jest to wnuk czterech asów Tadeusza Zobela. Wnuk czterech asów. W tym roku po tym samczyku mam takiego białego, co ci pokazywałem, pierwszy konkurs już na młode. Tutaj z ostatniego lotu 300 też był pierwszy, ale na sekcję na moim pomiarze wiatr był wieczny. Wyprzedził tutaj konkurencję o prawie 4 minuty ten syn jego. No i ja go połączyłem na to. Półbrat do tego gołębia na aukcji. Tak, półbrat do tego gołębia na aukcji. Bardzo szybkie gołębie dał. No tutaj trochę szczęście też brakło 18, ponieważ 18 miał koeficjent chyba 30 z 2 lat, z czego jeden koeficjent miał na jakiś taki dosyć duży, na poziomie 12, coś takiego. Był to gołąb po prostu 18, trochę szczęścia brakło. Był to gołąb skrajny, który podczas gołębi, kiedy lotowało, było 7 gołębi. On się nie zmieścił na klapę, odbił się jako 7. No koeficjent po prostu automatycznie, bo to już był lot któryś z rzędu, była liczba gołębi mniejsza. No i ten koeficjent trochę mu popsuł. Gdyby się odbił jako pierwszy w tych 7 gołębiach, myślę, że to by było złoto. Tak, no niestety nie udało się o medal. Ale mimo wszystko ten gołąb dał pierwszego asa Polski z 2 lat w kategorii A. No i też nie jest przypadkowe, bo z wybitnych gołębi się wywodzi, bo jest tu olimpijka, złota olimpijka Tadeusza Zobela 605, czyli siostra olimpijki rezerwowa na olimpiada 105, no wszystkie wybitne gołębie bardzo szybkie z tej linii gołębi Dela. Siódmym gołąbkiem, jakiego chcę przedstawić, to jest gołąb o numerze 5571. Prawdopodobnie będzie to samiczka. Jest to kolejny inbred 12169, tylko już po drugim synu babci. Jest to wnuczka pełnej siostry olimpijki Tadeusza Zobela, też półsiostra mojej takiej fajnej lotniczki, która już była wzięta w tym roku do A kategorii. Pstra to jest z tych gołębi czystych Dela, które u Tadeusza zrobiły mistrza Polski, wicemistrza Polski. Najlepsza gołębi, najlepsza linia z tych gołębi 12169, na której się skupiam. Matka jest ciemna, pstra, jest to można powiedzieć prawnuczka oraz wnuczka 12169. Jest to kolejny imbret, który też przeznaczam na aukcję do Wiktora. Myślę, że takie gołębie z kumulacją genu, a babcia 12169, ta lotniczka 62 konkursy w 5 lat, potrafiła wygrywać i na lotach maratońskich, i na lotach krótkich. No to był co roku wybitny gołąb w Polsce. Myślę, że jeden z wybitniejszych w Polsce. Wspaniała samiczka. Myślę, że przyniesie kolegom hodowcom, kto ją wylicytuje, dużo radości. Teraz przedstawię ojca tej samiczki Pstrej. Jest to syn babci, on na belgijskiej obronce z 13 roku, 573 końcówka. To jest jeden z ostatnich synów babci, jaka babcia wydała na świat.
jest to syn 1269, tej wybitnej lotniczki, która z jej wynikami w Polsce tak naprawdę mało było takiej głębi, bo ona wygrywała na lotach maratońskich, na krótkim dystansie średnim. Jednego roku miała konkursów 15 i koeficjent niecałe 200. A zarazem jest to wnuczek 402 samiczki, która u Tadeusza Zobela nigdy w kategorii B, w tej starej kategorii B, do której trzeba było 4 konkursy, nie miała koeficjentu więcej jak 20. Myślę, że unikat na skalę można Polski gołębi najszybszych, które wygrywały no, na każdym dystansie. To jest tak, jak Tadeusz Zobel kiedyś powiedział, że trzeba zwrócić uwagę, która odnoga tych gołębi lata na krótkim dystansie, która lubi dalsze loty, ale one na każdym tak naprawdę dystansie potrafią wygrywać. Jest to matka tej samiczki, której prezentowałem. Jest to córka o numerze 6856. Jest to córka siostry olimpijki złotej medalistki w kategorii B, co miała koeficjent 5. Połączona, jest to siostra olimpijki, była połączona na tego pierwszego syna babci 208.049 roku. Połączona właśnie taki, można powiedzieć, super połączenie tych genów z linii Delat. I ją sparzyłem z właśnie synem babci 12169. Więc tu jest i ten gołąbek, którego podarowałem, jest to wnuczka pełnej siostry olimpijki. Ta samiczka już mi dała też samiczkę w tym roku w kategorii A24-21, która bardzo czołowo na tych lotach krótkich. Ja wybierałem te loty, ponieważ te gołębie uwielbiają się ścigać i tak naprawdę jak już szło do GMP typowanie czy do intermistrzostwa, już te loty powyżej 300 można śmiało na takie gołąbki stawiać. Matka była czerwona, 19637, ojciec no to tego, którego prezentowałem wcześniej, ten 208.04, jeszcze z tej starej linii Delat, naprawdę fajna samiczka rozpłodowa. No przeznaczam myślę, że to co najlepsze na aukcję u Wiktora, ponieważ myślę, że u każdego kto zakupi, powinno to dać efekt. U mnie od razu już z gołębi młodych super siadają, nawet rodzeństwo brało udział w tym locie okręgowym z 350 km, które miałem drugie miejsce, więc naprawdę gorąco polecam. Ostatnim gołąbkiem, jakiego chcę zaprezentować, jest to gołąb o numerze 5578. Jest to półbrat mojego 4000, tego gołąbka, który bardzo fajnie lata na tych lotach średniodystansowych. Matka jest to córka Płowej Tadeusza Zobela, która w drużynie miała koeficjent 5, z 2 lat miała koeficjent 16, mogła być przez gapiostwo pana Tadeusza do kategorii B zgłoszona na olimpiadę, by miała medal. Była rezerwową w kategorii D, koeficjent 23. Wybitny gołąb, który latał po 23 konkursy. Ojciec tego gołębia to jest pełny brat pierwszego asa Polski, tego, którego prezentowałem, Michała Trójczaka, 71-25. Ojciec o numerze 4941, który już po tym ojcu 4941, bodajże już, jakbym tak naliczył, około 4-6 konkursów na pierwszą dziesiątce, z tym chyba 3 jedynki, o ile się nie mylę. Więc gołąb taki większy, ponieważ ta córka Połowy jest z tych większych gołębi, ale tak jak mówię, to są imbredy, bo Płowa była wnuczką olimpijki, a ojciec tego gołębia jest wnuczką, wnukiem olimpijki oraz siostry olimpijki, więc to jest taki naprawdę mocny imbret na te najszybsze gołębie Tadeusza Zobela, które na średnim dystansie się świetnie sprawowały. Podsumowując aukcję, która się odbędzie u Wiktora, myślę, że to są 8 gołąbków wybranych, zimbredowanych pod te najlepsze linie gołębi, które no, przyniosły mi już dużo, dużo pociechy, dużo sukcesów. Ja ze swojego lotowania jestem bardzo zadowolony, chociaż chciałbym, wiadomo, osiągać jak najwięcej, ale myślę, że to są gołębie wybitnych asów, które były na skalę Polski czy świata, bo tak trzeba nazwać gołębie olimpijskie, które wygrywały. Są to połączenia moich najlepszych gołębi, które przyczyniały się, czy nawet bezpośrednio w locie okręgowym gołębi młodych, czy w gołębiach dorosłych. Jeszcze chciałem podkreślić, bo tam
podsumowanie z gołębi starych i młodych, udało mi się drugi raz z rzędu wywalczyć super mistrzostwo, czyli stare gołębie plus młode, ale drugi raz z rzędu. Tak, drugi raz z rzędu, mimo wszystko gołębie fajnie się pokazują już od młodego. Praca z tymi gołębiami, no to jest przyjemność, bo czasem czekamy, dochowujemy się jednych, dwóch gołębi, a w tym wsy gołębi, tak jak u Tadeusza Zobela, tak jak i u mnie, czy od Michała Trójczaka gołębie dawały asy tam. Przykładem jest tego półsiostra pierwszego asa Polski, który u mnie na gołębie młody, ja tak bardzo nie przywiązuję wagi, ale już daje pierwsze konkursy w oddziale. Tak samo przynoszą już jakieś drobne sukcesy. U mnie priorytetem jest hodowla gołębi, raczej rotowanie gołębiami starymi. Jeśli coś się uda wygrać w młodych, to fajnie. Najważniejsze, żeby przeszły w zdrowiu. Ale priorytetem jest hodowanie gołębi do lotu, ale jako roczniaki, dwuletnie, starsze gołębie. No, z tych gołębi no, pociecha jest ogromna, bo z gołębi od podstawą, którą już nam wcześniej wspominałem, są gołębi z linii Delat, dołączone gołębi czy z Messiego, czy brązowy medalista, czy z gołębi Dakar Karin, to są gołębi już na dalsze dystanse. To są gołębi, które sprowadziłem, będę się umacniać też w dalszych lotach, bo śmiało można powiedzieć, że Tadeusz Zobel przez tyle lat mistrza regionu, jeszcze stare gołębie liczone do kategorii bez czterema konkursami przez 6 lat, pudło w regionie, to nie jest przypadek, tam jest mocna praca hodowlana. Ja bardzo dużą skupiam uwagę na tych gołębiach od pana Tadeusza z tej 12169, ponieważ no, to były te gołębie czyste, delaty, które pan Tadeusz za niemałe pieniądze w tamtych czasach sprowadził. I ja ich bardzo dużo rozmnożyłem. Można to zobaczyć w rodowodach tych gołębi. Dostępne rodzice tych gołębi, które będą na aukcji, są na stronie www.hodowladobrowski.pl. Jeśli ktoś by miał jakieś pytania, czy jak połączyć, czy jak je kojarzyć dalej, one są i tak imbredami. Myślę, że do dołączenia na swoje gołębie albo jeszcze jakieś kojarzenia będą się świetnie sprawdzały, bo u mnie tak jest, bo tak być musi. Ja uważam, że wszystkie wybitne gołębie mają wybitne też pochodzenie i to jest moja jakoś tam domeną, której nawet sprowadzając gołębie do rozpłodu, myślę, że no, z najlepszych gołębi jest dużo łatwiej wypracować jakiś fajny wynik, więc serdecznie zapraszam. 8 naprawdę wyselekcjonowanych gołąbków, czy to nawet rodzeństwo, które dało mi drugie miejsce w locie okręgowym, siada pierwszy gołąb typowany i tu jest pełny brat, więc daję to, co najlepsze. Chciałbym, żeby też, bo mam już jakieś tam telefony zwrotne z Polski, gołębi, które już się pokazują, dziękują. Myślę, że ktoś, kto zakupi, nie będzie żałował i mam nadzieję, że też przysporzą mu, temu hodowcy dużo, dużo sukcesów i wiele radości, tak jak i u mnie to miało miejsce. No, dobry lot. Dobry lot, pozdrawiam.